Witam wszystkich, z tej strony Quarhodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Painkiller Czarna Edycja. Moi drodzy, w tym odcinku będziemy przechodzić poziom pod tytułem Miasto. No i muszę Wam powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych poziomów, ponieważ został on umieszczony w demie do gry Painkiller. I owe demo, pamiętam, było dołączane do płytki z Gothiciem w czasopiśmie Play. Ale moi drodzy, ja nie chciałem tutaj wspominać o żadnych demówkach i tego typu rzeczach. Chciałem wspomnieć o innej kwestii zgoła technicznej. Tutaj pozwólcie, że Wam pokażę, na jakich ustawieniach gram. Tu mam wszystko na średnich, tu musiałem dużo rzeczy powyłączać, ponieważ niestety, no, zbyt duża ilość, zwłaszcza tutaj efekt o nazwie multisampling, on mi zżerał po prostu masakryczną ilość zasobów z komputera, ale ja tutaj nie winię kwestii technicznej gry Painkiller, tylko po prostu, no, zasoby mojego kompa są dosyć ograniczone. Ale chciałbym też poruszyć zgoła inną kwestię, mianowicie kołkownica, oczywiście moja ulubiona broń, ale to nie jest kwestia, którą chciałem poruszyć. Chciałem poruszyć kwestię najnowszej odsłony Painkillera, zeszłorocznej odsłony o nazwie Resurrection. No i niestety, tu trzeba to powiedzieć głośno, że zarówno i krytycy, recenzenci, jak i gracze na tytule Resurrection nie zostawiają swojej nitki, ponieważ zarzucają jej przede wszystkim to, że gra jest potwornie wtórna, jest to po prostu kopia kopii, ponieważ tak, no, Painkiller Overdose już był, że tak powiem, wyśmiewany, czy też miał wytykane to, że był po prostu tytułem, który właściwie nie dawał żadnego dodatkowego, nic dodatkowego po prostu od siebie nie dawał względem Painkillera Czarnej Edycji. Ale w przypadku Overdose mało, że jest mniej, biedniej, to podobno optymalizacja też strasznie mocno kuleje. O tym przekonał się mój ziomek. Ja osobiście w Resurrection nie grałem, nie miałem tej, no, nazwijmy to przyjemności, tak? Nie miałem przyjemności grać w Resurrection, ale ziomek ma tą gierkę, kupił ją normalnie w wersji taką pełną pudełkową chyba za 60 zł. I mówi, że to jest najgorzej wydane przez niego 60 zł, jakie mógł sobie wyobrazić. No bo jak na roczną gierkę, tak? Jak na gierkę z 2010 roku, to gra mało, że wygląda brzydko. Niektórzy nawet twierdzą, że jest brzydsza od poczciwego pierwszego Painkillera. To jeszcze optymalizacja to jest po prostu jakieś czyste zło. A kumpel mówi, że zwiódł go bardzo mocno początek, ponieważ tam rzekomo są takie wstawki jak w Max Payne, takie komiksowe po prostu, jak mieliśmy w grze Max Payne. I też mamy polski dubbing, więc to go mocno tak zajarało, ale jego zapał po prostu ostygł, kiedy tylko po prostu sobie tam ograł pierwsze 2-3 poziomy. Po prostu stwierdził, że ta gra zajechała mu komputer, zmuliło mu to wszystko, po prostu klatki skakały jak szalone, czy na minimalnej, czy na maksymalnej było to samo. Więc powiedział, że to jest po prostu czysty dramat i skok twórców na kasiorę, więc niezbyt fajnie. I dlaczego ja nie mogę przejść dalej? Czyżbym ja kogoś jeszcze tu nie zabił? Oni w tych trumnach to się tu siedzą. I też muszę się Wam przyznać, moi kochani, że będąc totalnym takim dzieciakiem, no mając wtedy, nie wiem, w 2005 roku kilkanaście lat, tam nie wiem, z 12 lat mogłem mieć, potwornie przerażały mnie właśnie te dziady z tych trumienek, takie... To są tacy ludzie z obciętymi jakby rękami i nogami, no to jest po prostu takie troszeczkę... Takie słowo z angielskiego jest... nie cepy, nie kopry... creepy, creepy, o! Creepy, teraz Quarhodron mocno po angielsku. Creepy, ale mniejsza z creepy czy nie creepy, jak tu dalej mam przejść, bo nie wiem. Jak zwykle się muszę gubić, pewnie gdzieś jednego stworka, pominąłem, już go widzę, którego. Tak, rzucają mięsem, mimo że nie przeklinają. A propos, moi drodzy, ale już nie rzucania mięsem, tylko propos takich, że tak powiem, brzydkich rzeczy, czy też przypałów, jak to się teraz mówi. Otóż, moi drodzy, u mnie w szkole lekcja historii. Lekcję historii mamy z dyrektorem, nie? Dyrektor ma to do siebie, że więcej go nie ma jak jest, ale no, jest to typek starej daty. I że tak powiem, no, gdy ktoś przekroczy u niego na lekcji jakąś tam granicę, no to może dostać po prostu z otwartej, nie, że tak powiem. No i okej, lekcja historii, to było jakoś w zeszłym tygodniu. No i ziomek ma tam nieciekawą sytuację, ma tam, no, nie za ciekawe oceny, tak, w ten sposób to powiem. No i chciał skorzystać z sytuacji, że dyrektor jak zwykle został gdzieś tam wezwany po coś tam do sekretariatu i poszedł. No to ziomek, aż się po prostu zdziwiłem, że on się na to odważył, bo on zwykle taki cichy. Podchodzi do dziennika i chciał sobie jedynkę przekształcić na czwórkę. No i traf chciał, a raczej pech chciał, że w tym samym momencie nagle wleciał dyrektor. Nie wiem, czy czegoś zapomniał, czy po prostu, nie wiem, czegoś nie wziął. Wchodzi, a ziomek majdruje przy przy dzienniku. Dyrektor nic. Chwilę taki stanął, taki zamurowany i nie powiedział do niego słowa, tylko tak kiwnął do niego palcem, żeby poszedł za drzwi. I moi drodzy, za tych drzwi tylko było słychać takie strzały typu, taki był dźwięk. Dwa takie dźwięki, żadnego krzyku, żadnego płaczu, nic. No i przyszedł kumpel. Czerwony był po prostu dokładnie tak jak ten znacznik. Taki był czerwoniutki. Mało tego. No wiadomo, że dostał po facjacie od dyrektora. Dyrektor starszy koleś, taki suchy, chudy, ale ma podobno, z tego co mówi ziomek, bo no ja od niego nie dostałem nigdy, z tego co mówi ziomek, ma bardzo dłonie kościste. No i czuć było te strzały bardzo mocno na twarzy, ale mało tego, że dostał dwa strzały, to podobno dostanie, nie wiem, ja tam w dziennik nauczycielski nie patrzę, jakąś tam srogą naganę, wezwanie rodziców do szkoły i to mało, że tam rodziców, obydwoje rodziców, ma się stawić mama i tata, więc ziomek sobie narobił konkretny bałagan. Ale naprawdę jestem w szoku, że on taki cichutki, naprawdę no skromny, spokojny chłopaczy się na takie coś odważył. No wydaje mi się, że musiał być tu, że tak powiem, mocno zdesperowany. Tak więc taka sytuacja, jeśli chodzi o te wszystkie przypałowe akcje. No ja na szczęście z historii nie mam aż takiej cienkiej sytuacji, ale gorzej troszkę u mnie z tym niemieckim. Ostatnio mieliśmy znowu jakąś kartkówę z mapy, musieliśmy tam po niemiecku napisać jakiemuś tam niby turyście, gdzie ma iść, jak ma się udać tam w konkretne miejsce. Wiecie, Grad Aus, tam nach rechts, nach links, tam najpierw nach rechts, später nach links, takie tam wiecie bzdury. No i myślałem, że umiałem, no i no nie za bardzo umiałem, bo dostałem dwóje. A kiepsko, bo chciałem tak sobie ogarnąć oceny już na półroczne, na czwóreczkę, no ale no ta dwója mi teraz dosyć mocno pokrzyżowała plany. Będę to musiał powtarzać. Co ja weszłem o tej szkole gada, matko jedyna. Tu są znowu te creepy stworki. Ale wracając jeszcze do następnych odsłon Painkillera, do Overdose i Resurrection. Miałem, moi drodzy, przyjemność grać w Overdose. I powiem wam, że to już nie jest to samo co pierwsza część. Ale kwestia na przykład optymalizacji na średnim poziomie trudności, moi drodzy, dało się w to grać bez problemu. Znaczy na średnim poziomie trudności też, ale na średnim poziomie detali, czy może tak nisko średnim, dało się grać tak jak tutaj w pierwszego Painkillera bez problemów. Ale z tego co mi mówi właśnie kumpel, co ma tego Overdose'a, on ma dużo lepszego kompa ode mnie. Nie wiem co on tam ma konkretnie za bebechy, ale on miał chyba kompa składanego właśnie w zeszłym roku. I no mówił, że optymalizacja to jest po prostu jakiś czysty dramat, ale ogólnie gameplay jakiś taki kulawy, taki po prostu jest taki żadny, taki no nie czuć, jakoś nie czuć siły tych giver i tak dalej, nie ma, te poziomy są takie po prostu bezpłciowe. No to jest, zobaczcie, poziom miasto, tak? No przypomina to jakąś średniowieczną, po prostu średniowieczną wioskę skażoną przez zarazę i nawiedzoną przez inkwizycję, czyli w sumie skażoną przez dwie zarazy. Tak więc no nie podoba mi się to, że twórcy zaczynają działać jakoś tak dziwnie, bez po prostu jakiegoś polotu, tak? Że gry zaczynają być robione jakoś tak po prostu bez jakiegoś przyłożenia się, bez jakiejś tam po prostu, bez poczucia tego, że tworzymy coś za grube pieniądze, na przykład, no bo 6 dyk to jest dużo siana i po prostu wypuszczamy jakiś bubel niedopracowany, nie? To jest kompletnie niefajne. I moi drodzy, boję się co będzie, nie wiem, za 10 lat, w 2020 roku, jeżeli to będzie szło w takim tempie, jeżeli gry będą tworzone tak po prostu na odczep się, no to obawiam się, że może być naprawdę nieciekawie. Dobra, ja muszę jak najszybciej tych kozłów po prostu się pozbyć. Tylko że te moje pociski nie robią na nich specjalnego wrażenia. Ci jak zwykle rzucają mięsem. Będę musiał trochę duszyczek pozbierać od nich. Dasz mi, koźle przebrzydły, spokój, czy po prostu nie? Mam bardzo mało HP i mi się to nie podoba. I się boję, że mogę zginąć za chwilę. A to by mi się nie za bardzo podobało, tak szczerze. Dobra, tak się troszeczkę zasekurujmy tymi granatami. A tego kozła, no jak nie mogę się pozbyć. Tak, nie mogę tej baby Jagi też w ogóle nie mogę ustrzelić. Ale wracając, moi drodzy, troszeczkę ta gra też mnie przerażała, tak? Teraz już jestem no troszeczkę starszy. Nie mówię, że jestem jakiś już pełnoletni, bo to do pełnoletności mi jeszcze troszeczkę brakuje. Ale jakoś mi się do tego też nie śpieszy, jakoś mi do tego nie pilnuje. Szkoda, że przed nosem zginęła mi ta fajniejsza duszyczka, no ale jakoś to przeboleję. Dobra, dostał dwa granaty pod nogi. Ok, jak rzucił włócznią, to znaczy, że po nim. Włócznią, dzidą, jak tego by nie nazwać. Baba Jaga chyba oberwała? Tak jest. Dobra, Baba Jaga spadła z rowerka. Pozbieram jeszcze trochę duszyczek. Wiecie, żeby sobie troszkę tą postać jeszcze delikatnie wzmocnić. Okej. Powiem wam, że kołkownica to jest moja ulubiona gra, tylko broń z całej tutaj sagi. Naprawdę świetna broń. Robi robotę, uwielbiam jak są po prostu przeciwnicy przybijani do ściany czy do czegokolwiek innego. Piękna sprawa. Okej, to następne. Oni widzę, że nie rzucają czasami też samym mięsem, tylko jakimiś powodniami czy czymkolwiek innym. Nad młotkami, matko jedyna. I o tym właśnie mówię, o tej oryginalności. I o tym polocie twórców, że potrafią tworzyć takie poczwary i one rzucają czymś oryginalnym, tak? To jest fajne. To robi robotę. Tak więc fajnie, że ziomek mnie ostrzegł przed tym Resurrection, żeby tego dziadostwa nie brać. Okej, Baby Jaga. Co ona tu w ogóle za bączki kręci? Niestety nie udało mi się jej trafić. A za bardzo nie mam do czego... Znaczy właściwie z czego innego do niej strzelać, jak tylko z kołkownicy. Chyba, że wejdziemy tutaj na tę szubienice. A do ciebie mogę strzelić? Mogę. To musimy w takim razie poczekać znowu na wiedźmę. Tylko gdzie ona jest? Albo nie musimy czekać. Nie, nie musimy. Dobrze, złazimy tu do jakiejś podziemi. Co tylko. No i powiem wam, że mi się ta miejscówka nie podoba. Nie za bardzo mi się tu podoba. Troszeczkę się zaczynam obawiać, jak i czy z tego wyjdę. Mam nadzieję, że jakoś się uda. I że tu nie będę błądził, bo chyba trochę pobłądziłem. Nie, chyba dobrze idę. Tak, dobrze. O matko, tu mamy z kozłem solówkę. Naprawdę. Cyk za filar, nic mi nie zrobi trupek? Nie. Czyli oszukając system, możemy do niego naginać. To było bardzo proste. I koniec poziomu! Jakżeż łatwo to poszło. Dobrze. Ok, czas gry 13,5 minuty, bezsenność, spoczko, wszystkie potwory pozabijane. Niestety coś czuję, że karty Czarnego Tarota nie odblokuje, ale mniejsza z tym. I moi drodzy, mamy poziom bagna, czyli będziemy musieli tutaj rozprawić się chyba prawdopodobnie z bossem, więc lecimy. Okej, i pamiętam, moi drodzy, że gdy grałem za pierwszym razem, kompletnie nie wiedziałem, jak tego bossa ugryźć. Na szczęście teraz wiem, tylko nie wiem, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że mi się uda zmieścić w czasie, bo wiecie, 20 minut mam tylko. A już ponad 13 mam, o matko, nagranych i już oberwałem niepotrzebnie. No troszeczkę biednie bym powiedział. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale być może się uda. Ale powiem wam, no zobaczcie tego bossa, tak? Jak fajnie jest skonstruowany. Niby taki przejroczysty grubasek. A ma coś w sobie, nie? I musimy, moi drodzy, oczywiście strzelać w te bąble. One są jakieś zagazowane chyba, dlatego one tak reagują. Tylko oczywiście musimy strzelać tak, żeby on się na nie, że tak powiem, trochę nadział. Dobra. A niełatwo jest trafić. Gdzieś tu pewnie walnie. Dobra, bąbel, bąbel. A te bąble szybko uciekają mi. Ale troszkę HP już mu zjechałem. Pozbierajmy ammo. No tak średnio mi to idzie, chociaż nie, troszkę oberwał coś tam. No, ciężko tu będzie go tak szybko unicestwić. Ale o, to było dobre. I znowu atakuje. Już 1/4 HP mu zeszła. Pięknie. Pięknie. Dobra. On oczywiście jest wieloetapowy. Możemy teraz do niego właśnie naparzać, kiedy on jest tak, że tak powiem, zmienia swoją skórę, czy też swoją powierzchowność. Tak bym to może nazwał. Widzę, że teraz ziomek przyspieszył. Dobra. Musimy was wszystkie te bąble ustrzelić dookoła. On będzie je gasił, czy cokolwiek innego. O matko, co tu się w ogóle teraz dzieje? Czekajcie, uzupełnijmy sobie HP. Te bąble chyba teraz będą, z tego co się orientuję, właśnie wylatywać i musimy z powietrza, że tak powiem, je wyłapywać. O, właśnie w ten sposób. Dobra. Tak, i teraz zanim on je ugasi, mogę sobie spokojnie do niego strzelać. Więc wydaje mi się, że z tym bossem jeszcze aż takiej tragedii nie będzie. Poczekajcie, my sobie może... Mogę do niego cały czas strzelać? Nie, już teraz... Nie, mogę, dobrze. No i teraz znowu widzicie, znowu jest odporna ostro. Troszkę przegapiłem. Troszkę to przegapiłem, ale mniejsza z tym. Oj, on teraz tu jakąś mega moc robi. Oj, było niebezpiecznie blisko. Mogę do tych... Dobra, czasami mam ciężko tutaj trafić. Okidoki. Pięknie. Oj, 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 co tu się teraz dzieje? Matko jedyna. No chciałem tego bombla. Dobra, teraz chyba jest podatny na strzały. Więc jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Może się go nawet uda zdmuchnąć. Została mu tylko 1/4 HP. Szkoda, że ta strzelba nie ma większego kopyta. Albo on jest taki może odporny, czy cokolwiek innego. I. Pięknie. Mamy to. To jest spoko, to mi się podoba. To lubię. Ok, 3,5 minutki. Nawet mi się udało odblokować status karty Tarota. Zręczność, 2 razy szybsze przeładowanie. Lubię. Yeah, but I'm fine. I said I'm fine. Okay, okay. Let me see the scroll again. The troops are on the move from here, but I can't determine where they've gone. They've definitely moved north, but I'm not sure where exactly. Okay, I think I know someone who can help. It's Daniel. Eve, this is Asmodeus. Asmodeus, Eve. Daniel, he's a demon. Let's get out of here. It's okay, I know him. He's a friend. Hey, thanks, guys. Dobrze, moi drodzy, niestety czas odcinka zbliża się do końca, tak więc tę cutscenkę i dalsze postępy będziemy sobie ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Painkiller Czarna Edycja. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!